Cześć, witam Was, zapraszam Was na kolejny odcinek z FIFA Mobile. Mundial w Rosji jeszcze trwa, przed nami najważniejsze, czyli finał Francja kontra Chorwacja. Natomiast dzisiaj wyjątkowo nie World Cup, a ta zwykła FIFA. No, jeżeli chodzi o mój skład, to jest 107 overall nadal od miesiąca. Stoję z tym overallem z tego względu, że na tym głównym koncie w ogóle nie gram, bo skupiam się właśnie na grze w tego World Cupa. World Cup trwa do końca tego miesiąca, czyli jeszcze niecałe 3 tygodnie. I po prostu chciałbym skupić się teraz właśnie na graniu w tego World Cupa, żeby jak najwięcej wycisnąć pieniążków, końców właśnie z tego World Cupa, bo za te tiery, za te prestiże można naprawdę ładnie zarobić. Natomiast później, jak skończy się World Cup, to zajmę się tym głównym kontem. Planuję tu zrobić kilka rank upów, także no, na pewno overall mocno pójdzie do góry. Też, jak możecie tu zobaczyć, na ataku mam Carlitosa. Tak, wiem, nie musicie mi mówić, bo doskonale wiem o tym, że przeszedł on do Legii Warszawa. Natomiast na razie go nie wymieniam z tego względu, że na tym głównym koncie, tak jak mówiłem, na razie nie gram, ale i tak będę go chciał wymienić nie z tego względu, że przeszedł do Legii, ale dlatego, że no, znudziło mi się już nim grać i no, już 3 miesiące temu miałem go wymienić. Wymienię go na jakąś ikonę. Też Ronaldo czy Aliego będę chciał wymienić. Natomiast w tym odcinku otworzę sobie tutaj nagrody za FS Attack. Także zobaczymy, jakie elity tutaj wypadną. Tu można trafić od 80 do 85 chyba jakąś elitę. Ale też jest ciekawe to, że tu jest sezon czwarty tych elit. To są karty niby na turnament, ale w tym miesiącu EA zrobiło Babola i turnamentu w ogóle nie było. O, proszę, pierwsza elita i Hamsik 84. No to jest naprawdę, myślę, fajny traf. Także no, trochę dziwna sprawa, że w tym miesiącu tego turu nie było. Lecimy z odebraniem kolejnej elity. Tym razem 8-2 Herrera. Jedziemy dalej. Kogo my tu mamy? Tutaj chyba już nie będzie. Tak, także przejdę do World Classa, bo tutaj jest sporo z tego, co wiem. Tak. Tutaj jest jeszcze jedna. Zobaczymy, kto tutaj wypadnie. 85 Farman. Super. Świetny traf. No niby bramkarz, także on zbyt dużo nie jest wart, ale 8-5 to zawsze coś. Tutaj jest jeszcze gwarantowany Bergwijn. No ale tak jak mówię, on jest gwarantowany, także nie da się go sprzedać, niestety. Can't be aukcjoner. Lecimy dalej. Tutaj jest kolejna elita do odebrania. Zobaczymy, jaki tu będzie overall. 81 Facio. Z najsłabiej na razie. Tutaj jest kolejny zawodnik gwarantowany, Calabria. Także go również tutaj odbieram. I tu chyba, tak, będą jeszcze dwie elity. Tutaj jedna i na dole jeszcze ostatnia. Także sobie je odbiorę i zobaczymy, kto tutaj wypadnie. 81 Zaha. I ostatnią jest, zaraz się okaże kto, 82 Ander Herrera po raz drugi. Także to było tyle, jeżeli chodzi o te nagrody FS Attack. Przejdę teraz do sklepu, bo tu mam do otwarcia paczki za National Hero. Za te exchange, ale to może zostawię na koniec tego odcinka, bo tutaj mam jeszcze do odebrania, do otwarcia, znaczy się sporo paczek za League Rewards, bo też dawno, dawno tego nie otwierałem. Jak możecie zobaczyć, 92 punkty aż mi się uzbierały, także
przejdę do otwierania tych paczek za 3 punkciki. Zobaczymy, może tutaj wpadnie jakaś elita, fajnie byłoby. Także lecimy. No z tymi paczkami myślę polecę tak szybko, bo one już nie są takie ekskluzywne jak były chociażby na początku FIFA. Wtedy naprawdę opłacało się je otwierać, natomiast teraz one spowszedniały i nagrody tutaj nie są jakieś mega. Dawniej pamiętam, że jak ktoś trafił w tych paczkach elitę, to było wow. Natomiast obecnie, no, trafienie elity w tych paczkach, no to jest wcale nie aż takie duże szczęście, bo jak wiecie, teraz w tej FIFA Mobile tych elitek tyle nawalili, że trafienie elitki to wcale nie jest coś fajnego. No, lepiej gdyby ktoś trafił właśnie Mastera. No zresztą ja. O, mamy elitkę. No ale 81 Stintl CF. Taka dosyć dziwna pozycja, także no ten Stintl na pewno dużo nie jest wart, ale jest chociaż pierwsza elitka, może będzie kolejna. Natomiast tak mówiąc, co mówiłem, to no trafienie Mastera byłoby super. W tych paczkach nie wiem, czy się da trafić Mastera, chyba tylko Ronaldo, z tego co wiem, chyba że się mylę. Pamiętam, że tutaj trafiłem kiedyś Messiego 89 chyba. No to wtedy się naprawdę mega cieszyłem z tego. Także lecimy dalej. 65 jeszcze, także no trzeba byłoby trochę przyspieszyć z tym. I zobaczymy, kogo my tu dalej mamy. Jak widzicie, raczej same goldy tutaj wpadają, a goldy zbyt wiele nie są warte. O, tu proszę, Ihor Angulo, a więc polski akcent. Nie chodzi mi oczywiście, że to jest Polak, bo to jest Hiszpan, ale polski akcent dlatego, że gra w Lotto Ekstraklasie. 53 punkciki jeszcze, także tych paczek jeszcze sporo do otwarcia z tymi zawodnikami. No te za 3 to myślę najbardziej się opłaca tych zawodników odbierać, bo dalej są skill boosty i treningi, ale no bardziej myślę, że gold się mimo wszystko opłaca najbardziej, mimo że też nie jest to o proszę, kolejna elita, znowu 81, bramkarz GK Consigli, jedna karta i akurat elita bramkarz. Fajnie, choć no, też ta elita pewnie nie jest zbyt dużo warta, tak się domyślam. No ale fajnie, że dwie elitki już wpadły. Może będzie trzecia, byłoby super. Jeszcze 40 punktów, tak, 38 to jest jeszcze szansa, że jedna elitka tutaj wypadnie w tych paczuszkach. Click Rewards. Kurzawa oczywiście Francuz. Nie chodzi mi tutaj o Rafała Kurzawę, a więc naszego reprezentanta. Lecimy dalej. 29, także no jeszcze 9 paczek z tego co dobrze tutaj widzę. No i na razie już chyba widzę, nic fajnego tutaj nie wpadnie. Dwadzieścia punkcików. Sześć paczek jeszcze. No a tak jak mówiłem, raczej tutaj nic fajnego nie wpadnie, tak mi się wydaje. I chyba tak będzie. Cztery paczki jeszcze do otwarcia. No tak jak widzę. Trzy paczki do końca. 7-2, także no słabiutko. I dwie ostatnie paczki idą do otwarcia.
Kolejny polski akcent z Lecha Poznań. No i ostatnia paczuszka. No i tak jak mówiłem, ale to nie jest jeszcze wszystko w tym odcinku, 10 minut, ale przejdę teraz jeszcze do sklepu, bo tu będę otwierał teraz no właśnie National Heroes za exchange pointy. 63 exchange pointy mam i mogę sobie otworzyć dwie paczki za 25 tych exchange pointów. No i jestem ciekaw, co tutaj wpadnie, bo najgorzej można trafić chyba zawodnika 8-5, a najlepiej zawodnika 9-4. No, takiego na przykład Mbappé 9-3 byłoby super trafić. Jakiegokolwiek mastera to bym się naprawdę niesamowicie cieszył. No tutaj National Heroes to są oczywiście wszystko zawodnicy, którzy byli podczas tego mundialu bohaterami, czyli no, można powiedzieć najlepszymi zawodnikami swojego meczu. Także no, jestem ciekaw, kogo uda się trafić. Tak jak mówię, 8-5 to jest najgorszy traf. Master to jest najlepszy. No, jakby master był, to by było mega, no ale 8-8 chociaż będzie to, będę się cieszył. Także przechodzę teraz na koniec tego odcinka do tych paczek i zobaczymy, kto tutaj wypadnie. National Heroes, także otwieramy i National Elite Pack i 8-7 Rui Patricio, bramkarz reprezentacji Portugalii. 8-7, no taki średni traf. Mogło być gorzej, ale mogłoby być też lepiej. Także no, tak średnio na jeża jest na razie. I przejdę do tej drugiej, może tu będzie lepiej. 8-8, żeby chociaż było, to będzie super. Także otwieramy. I kogo my tu mamy? Badeli 8-7 z Chorwacji. No właśnie, Chorwacja gra teraz w finale z Francją. No, Chorwaci naprawdę dzielnie walczą. Szacun dla nich, że awansowali do tego finału. A więc nie tyle wyrównali, ale jeszcze wynieśli ponad stan ten wynik sprzed 20 lat z mundialu we Francji. No ale myślę, że w finale jednak Francja powinna wygrać. Badeli, no, tą kartę dostał pewnie za ten mecz w fazie grupowej z Islandią, bo wtedy Chorwacja wystawiła rezerwy i Badeli wtedy był, pamiętam, najlepszy. 8-7, a więc no, tak średnio. A więc no, liczyłem po cichu na mastera. Dwie 87-ki trafiły się. No ale mogło być gorzej. Z mojej strony to tyle. No i tak jak mówiłem na początku, zabieram się na ostro za granie w tego World Cupa, bo teraz mam akurat więcej czasu wolnego. Na pewno porobię te tiery, żeby wyciągnąć z nich jak najwięcej tylko pieniążków się da. Też te prestiż mecze, także z mojej strony to tyle. Trzymajcie się. Cześć.